Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj wyciągnęli pewną naukę z historii Eliasza, zapisaną w 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Mamy tam króla Achaba i jego żonę Jezebel. Mamy też wyrok śmierci wydany przez Jezebel na Eliasza i Eliasz postanawia uciekać. No i ucieka wraz ze swoim sługą do Berszeby, tam zostawia swojego sługę, ale idzie dalej, dochodzi na pustynię i czytamy w wierszu 4. O jeden dzień drogi z Berszeby poszedł na pustynię. Doszedł tam, położył się pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci i mówi: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Są takie chwile w życiu, gdzie być może przestaje nam się chcieć dalej żyć. Czasem może nam się wydawać, że to dotyczy tylko ludzi jakichś słabych, jakichś mało znaczących, ale mamy tutaj historię wielkiego proroka Eliasza, który doświadczył wielu przejawów mocy Bożej. Ale to go nie uchroniło od jakiejś takiej chwili słabości. Musimy pamiętać, że nawet wielcy prorocy to tylko słabi, grzeszni ludzie. Ale Pan Bóg nawet w takich sytuacjach nie zostawia ludzi samych sobie. Bo w tej sytuacji, kiedy Eliasz ucieka, przychodzi anioł, budzi go i mówi: posil się, bo przed tobą daleka droga. No i zobaczył, że rzeczywiście jest placek, jest dzban z wodą, posilił się i wstał i szedł, jak sprawozdaje tekst biblijny, 40 dni, 40 nocy i doszedł do Bożej góry Choreb. I tam wszedł do jaskini, żeby przenocować. W wierszu 9 czytamy: wszedłszy do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? Pan Bóg posłał Eliasza nad potok Keryb. Tam żywiły go kruki. Pan Bóg posłał Eliasza do wdowy w Sarepcie. Tam doświadczał wielkiej mocy Bożej. Nawet syn tej wdowy został wskrzeszony z martwych. Pan Bóg również posyłał Eliasza, żeby stanął odważnie przed Achabem, złym królem izraelskim. Pan Bóg również posłał Eliasza na tą górę Karmel, gdzie rozprawił się z czcicielami bożka Baala. Ale kto ciebie tutaj posłał, Eliaszu? Co ty tutaj robisz? I wtedy zaczyna Eliasz narzekać i mówi, utyskiwać, i mówi: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I wtedy anioł mówi: wyjdź z tej jaskini i stań przed Panem. I zaczynają się jakieś wielkie, spektakularne rzeczy. Wicher wstrząsający górami, kruszący skały. Potem jakaś burza, jakieś trzęsienie ziemi. Jakiś ogień. Ale stoi Eliasz i tam w tych wszystkich spektakularnych wydarzeniach nie widzi Pana. I po tym wszystkim, po tej nawałnicy, czytamy w wierszu 12 w końcówce, jest
cichy, łagodny powiew. Czytając o tym cichym, łagodnym powiewie, przypomina mi się sytuacja jeszcze ludzkości sprzed upadku, kiedy czytamy, że Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie w takim powiewie dziennym. Ale wracając do tej sytuacji Eliasza, zauważamy, że po tych wielkich, spektakularnych rzeczach i po tym wielkim zwycięstwie na Górze Karmel następuje jakieś załamanie. I Pan Bóg czegoś chce nauczyć Eliasza. Czego Pan Bóg chce nauczyć Eliasza? Po pierwsze, to pytanie, co tu robisz, Eliaszu? Bóg wiedział, co on robi, ale czy Eliasz sobie uświadamia, co on tutaj robi? Bo wiecie, czasem wydaje nam się, że zwłaszcza wtedy, kiedy dzieją się jakieś wielkie, spektakularne rzeczy, że my uczestniczymy w tym i mamy jakąś taką wielką siłę do działania. A nawet wtedy musimy sobie uświadamiać, że jesteśmy tylko słabymi, grzesznymi ludźmi. Bo to Bóg działa i wykorzystuje nas. Ale to pytanie, co tu robisz, Eliaszu, może nam nasuwać również takie nasze myśli, kierować w stronę nas samych, kiedy my znajdujemy się w różnych sytuacjach. Chociażby teraz. Wiecie, okoliczności sprawiają, że rzeczywiście nie możemy uczestniczyć w takich nabożeństwach jak dotychczas. Ale może być tak, że w jakiś sposób przyzwyczaję się do tego i nie będę miał w ogóle pragnienia przyjść na nabożeństwo. Bo jest mi dobrze, kiedy gdzieś tam w kapciach i w piżamie siedzę w domu i mogę sobie oglądać i słuchać. I może warto wtedy, żeby to pytanie zabrzmiało w naszych głowach, co tutaj robisz? Może w innych sytuacjach również, kiedy wydaje nam się, że w tej chwili jest tak źle, że już nic nie możemy zrobić. To może wtedy również warto jest przeczytać tą historię i to pytanie, co tutaj robisz? I to zestawienie spektakularności i cichego powiewu pokazuje nam, że Bóg działa w sposób taki, który jest najlepszy dla danej sytuacji i dla danego momentu i dla takich ludzi. Ponieważ wtedy nawet, kiedy Eliasz zobaczył Pana w tym cichym, łagodnym powiewie, i wtedy zakrył płaszczem swoją twarz. To znowu było to pytanie, co tutaj robisz, Eliaszu? I Eliasz znowu zaczyna utyskiwać i narzekać. Ale Pan Bóg mówi do niego, idź i zrób, co ja ci mówię. Więc zobaczcie, są sytuacje, kiedy my nie mamy na coś wpływu. Więc zostawmy te rzeczy Panu Bogu, bo On się tym interesuje i On to zrobi. I teraz w tej sytuacji Eliasza, Eliasz ucieka przed Jezebel i mówi, ja już nic nie mogę zrobić i jestem sam. A Pan Bóg mówi, słuchaj, ja mam dla ciebie zadanie. Jakie to było zadanie? Idź w powrotną drogę na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem, a Elizeusza namaścisz na proroka na twoje miejsce. To było w tej chwili zadanie dla Eliasza. Czy do tego potrzebny był ogień z nieba? Czy do tego potrzeba była wichura? Czy do tego potrzebna była jakaś manifestacja wielkiej mocy Bożej? Nie, ale w tej chwili to było zadanie dla Eliasza. I Pan Bóg mówi, a te sprawy odnoszące się do ukarania winnych zostaw mnie.
Wiersz 17 jest napisane tak. I stanie się tak, kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu. A kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Winni nie pozostaną bez kary. Nie musisz się ich bać. Ja się tym zajmę. Ale ty masz teraz zadanie do wykonania. A co się tyczy tego, że uważasz, że jesteś sam, to pamiętaj, w Izraelu jest jeszcze resztka 7 tysięcy tych, którzy nie zginali kolan przed Baalem. Dzisiaj również być może patrząc na taką sytuację jak teraz, zdaje się, że jest nas 12 osób, do więcej, a już myślałem, że 12. Bo wiecie, jak tydzień temu było w Gdyni 8, to skojarzyło mi się z tymi, którzy zostali uratowani w Arce Noego, tak? A teraz jak 12, no to przecież 12, no to też 12 plemion izraelskich, 12 apostołów. Ale to tylko takie luźne dywagacje. Ale to słowo resztka w Piśmie Świętym jest tak bardzo ważna. To są zawsze ci, którzy starają się być wiernymi Bogu. To są ci, którzy nie są jakimiś herosami, którzy nigdy nie upadają. Ja nie znalazłem w Biblii nikogo, który nigdy nie upadał, oprócz Jezusa Chrystusa. Ale to są ci, którzy pokładają nadzieję w Panu. To są ci, którzy ufają Panu. To są ci, którzy, tak jak Paweł pisze, chociaż upadają, to jednak powstają, ponieważ wiedzą, komu zawierzyli. A więc, drodzy, jeżeli mamy sytuację trudną, zaglądajmy do Pisma Świętego. Czytajmy o tych, którzy żyli przed nami, którzy mieli podobne problemy do naszych, a czasem daleko większe. Ale w tych historiach widzimy, że Pan swoich nie zostawia. W każdej sytuacji jest bliski. I nawet wtedy, kiedy nasza grzeszna ludzka natura daje znać o sobie, to jednak Pan przychodzi ze swoim słowem i mówi: co tutaj robisz? Czy rzeczywiście ja ciebie tutaj postawiłem? Wiesz, że dla mnie nie ma żadnych przeszkód. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ja wiem, że ty jesteś słaby, ale musisz sobie uświadomić, że jesteś słaby, bo nie zawsze będzie Góra Karmel. Czasem będzie pustynia i jaskinia na górze Choreb. Ale ja również tam do ciebie przyjdę i przypomnę ci, że ja jestem Pan, ten sam i na wieki. Co tu robisz? Czy jesteś we właściwym miejscu i we właściwym czasie? Ale gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, Pan Bóg jest z tobą. Amen.